Przystępujemy do drugiego pytania, zgłoszonego przez klub Koalicji Obywatelskiej, w sprawie zapowiedzi dotyczącej zwolnień 100 tys. nauczycieli oraz skargi braku realizacji podwyżek od 1 stycznia 2023 roku dla nauczycieli i pracowników szkół wyższych. Pierwsze pytanie zadaje pani Katarzyna Lubnauer. Bardzo proszę. Panie i panowie posłowie, chciałam powiedzieć przede wszystkim, panie ministrze, chciałam powiedzieć przede wszystkim jedną rzecz. Obecna władza bardzo lubi porównywać się do władzy poprzedników, w związku z tym warto, żebyśmy przedstawili kilka liczb. W roku 2015 nauczyciel stażysta otrzymywał 2265 zł, nauczyciel kontraktowy 2331 zł. Najniższa krajowa wtedy była 1750 zł. Nie jest trudno obliczyć, że w związku z tym nauczyciel stażysta miał 1,26, a kontraktowy 1,31 najniższej krajowej, czyli mniej więcej około 30% więcej niż najniższa krajowa. Zaznaczę, że ta fala podwyżek przypadała na lata 2008-2012. W związku z tym, jeżeli byśmy to policzyli na rok 2012, to wtedy wychodziło, że ten nauczyciel miał 50% więcej niż najniższa krajowa. W roku 2023 nauczyciel początkujący w styczniu otrzymał 3427 zł, w momencie, w którym najniższa krajowa wynosi 3490 zł, czyli można powiedzieć, że nauczyciel początkujący, ze względu na to, że nie weszło w rozporządzenie w życie o podwyżce, miał poniżej najniższej krajowej. No ale policzmy już, co będzie po podwyżce. Nauczyciel początkujący będzie miał wtedy 3691 zł, co oznacza, że przy najniższej krajowej, która będzie od 1 lipca 3600, będzie miał zaledwie o 2,5% więcej niż najniższa krajowa. Chciałam powiedzieć, że gdybyśmy chcieli sprowadzić dochody nauczyciela początkującego do poziomu z 2015 roku, to nauczyciel początkujący musiałby mieć nie 3691 zł, które proponuje mu rząd, tylko 4716 zł. Taka mniej więcej jest to proporcja. Muszę powiedzieć, że Polska ma najniższe dochody nauczycieli w stosunku do najniższej krajowej w całej Europie. Zaznaczmy, w całej Unii Europejskiej. Zaznaczmy jedną rzecz. Chciałam się dowiedzieć, kiedy nauczyciele mogą liczyć na podwyżki, które pozwolą im osiągnąć poziom pensji w stosunku do najniższej krajowej z roku 2015. Bardzo pani poseł i bardzo proszę pana ministra Dariusza Piontkowskiego o odpowiedź. Pani marszałek, szanowni państwo, pytanie, co prawda, które państwo zadali, dotyczyło demografii i tego, czy będą jakieś zwolnienia wśród nauczycieli, ale pytanie, jak rozumiem, zupełnie zostało zmienione i państwo o co zupełnie innego pytają. Panie ministrze, tam było wyraźnie o pensjach nauczycieli również. Zupełnie o co innego pytają, ponieważ w pytaniu, które państwo skierowali do Prezydium Sejmu, była mowa o wynagrodzeniach nauczycieli akademickich i jak rozumiem, za chwilę będzie o tym mowa. Proszę przeczytać uważnie, było o nauczycielach i nauczycielach akademickich. Ale mniejsza z tym, ja odniosę się do pani pytań, pani poseł. Po pierwsze, trzeba wyraźnie wskazać, że ustawa budżetowa na rok 2023 zakłada kolejny wzrost wynagrodzeń nauczycieli, podobny jak wzrost wynagrodzeń nauczycieli w całej sferze budżetowej. Projekt ustawy zakłada, że wzrost wynagrodzenia od stycznia będzie wynosił 7,8%. Odbędzie się to poprzez podniesienie kwoty bazowej o kilkaset złotych do prawie 4000. Ta nowa kwota bazowa będzie wynosiła 3981 zł i 55 grosz. Trzeba wyraźnie wskazać, że także w poprzednim okresie miały miejsce wzrosty wynagrodzeń nauczycieli, o czym pani poseł zapomniała. Przypomnę, że w maju 2022 roku była waloryzacja o 4,4%, a od września 2020 roku doszło do znacznego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli rozpoczynających pracę. Gdybyśmy więc porównali wynagrodzenia nauczycieli ze stycznia 2022 do wynagrodzeń w styczniu 2023 zgodnie z zakładaną podwyżką, to wówczas wzrost wynagrodzenia średniego nauczyciela początkującego w ciągu tych 12 miesięcy, porównując styczeń 22 do stycznia 23, wyniesie ponad 1200 zł, dokładnie 1240. Wzrost wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego wyniesie 817 zł. Przekładając to na stawki procentowe, nauczyciel początkujący, ten, który rozpoczyna dopiero pracę,
otrzymał zwiększone wynagrodzenie o 35%. Wydaje się, że w ciągu jednego roku taka skala podwyżki to jest dużo, aczkolwiek zgadzam się, że ten wzrost powinien następować także w kolejnych latach, tak aby nauczyciel rozpoczynający pracę miał jeszcze wyższe wynagrodzenie. Gdybyśmy spróbowali porównać to do tego, o czym pani poseł nawiązała, to znaczy do czasów, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, to trzeba powiedzieć, że w stosunku do roku 2015 wynagrodzenia nauczyciela początkującego, mówimy oczywiście o wynagrodzeniach średnich, wyniosła ta podwyżka dla nauczyciela rozpoczynającego pracę, wyniosła 2060 zł. 2060 zł. To jest niewiele mniej niż stawka wynagrodzenia, jaką miał nauczyciel w roku 2015. Proszę pamiętać również, o czym chyba pani poseł zapomniała, że przez kilka lat Platforma Obywatelska zamroziła wynagrodzenia nauczycieli i skala wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wynosiła 0%. Gdybyśmy przełożyli ten wzrost wynagrodzeń nauczycieli rozpoczynających pracę na procenty, to wynagrodzenie średnie nauczyciela rozpoczynającego pracę wzrosło o 76%, pani poseł. Jeśli chodzi o wynagrodzenie nauczyciela, który jest nauczycielem najczęściej występującym w naszym systemie edukacji, czyli nauczyciela dyplomowanego o najwyższych kwalifikacjach, to w stosunku do roku 2015 jego wynagrodzenie, porównując stawki ze stycznia 2023, to wynagrodzenie średnie wzrosło o 2326 zł. Rozumiem, że pani poseł sugeruje, że ten wzrost powinien być jeszcze wyższy i Ministerstwo Edukacji stara się, aby wzrastały pieniądze w budżecie państwa przeznaczone na edukację, w tym między innymi na wynagrodzenia nauczycieli. O tym świadczą chociażby kwoty subwencji oświatowej, która jest głównym źródłem dodatkowych środków spływających do budżetu samorządów, w tym między innymi na wynagrodzenia nauczycieli. Warto w tym miejscu przypomnieć, że subwencja w roku 2023 została zaplanowana na poziomie 64,4 miliarda złotych. To w porównaniu, państwo lubią te porównania, w porównaniu do roku 2015 jest to wzrost o ponad 20 miliardów złotych. To jest prawie 60% więcej niż państwo przeznaczyli w budżetach planowanych przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL. Trzeba wyraźnie także wskazać, że w ostatnich latach doszło do bardzo poważnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego i ono pozwala na to, aby ludzie, którzy dotąd żyli na marginesie krzywej zarobków, mogli stopniowo otrzymywać wyższe wynagrodzenia. Stąd porównanie tylko i wyłącznie do tego jednego czynnika jest nie do końca prawdziwe. Trzeba także wskazywać na możliwości realne tych zarobków, które mają nauczyciele, a także inne grupy zawodowe. Ostatnio państwo dosyć dużo mówili chociażby o cenach paliwa i dziś chociażby czy za minimalną krajową, czy za średnią krajową można kupić prawie dwa razy więcej litrów paliwa niż za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i PSL. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie zadaje pani poseł Krystyna Szumilas. Pan minister tutaj przedstawiał dane, które absolutnie nie korygują tego, co powiedziała pani poseł Lubnauer. Otóż nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy w 2015 zarabiali 1,3 najniższej krajowej. Teraz są na poziomie najniższej krajowej. Czyli państwo tak staracie się o nauczycieli, że przesuwacie ich w kierunku tych, którym chcecie pomagać. Czyli to będą osoby, które zarabiają minimalną płacę w Polsce. To jest wasze podejście do nauczycieli. Jeżeli chodzi o wyższe uczelnie, to również tam tak samo postępujecie. Otóż asystent od 1 stycznia będzie zarabiał 3605 zł. To jest minimalna płaca. Minimalna płaca w 2023 roku ma być 3600. Czyli tak traktujecie państwo nauczycieli i pracowników
pracowników uczelni wyższych. Tak traktujecie świat naukowy. I żadne zaklinanie rzeczywistości i nie branie pod uwagę tego, że jest inflacja, że subwencja wzrosła, bo wynika to z inflacji, tutaj tej rzeczywistości nie rozświetlą. Otóż taka jest sytuacja. Nauczyciel jest traktowany na równi z pracownikiem wyższej uczelni jako osoba, która powinna zarabiać najniższą krajową. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan minister Piątkowski. Po dwa zdania i za chwilę pan jeszcze minister Murdzyk. Szanowna pani poseł, trzeba przytoczyć pewne dane. Średnie wynagrodzenie nauczyciela. Nauczyciela początkującego od stycznia 2023 po wzroście wynagrodzenia będzie wynosiło, czy wynosi już 4777 zł i 86 groszy. Średnie wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego to jest ponad 60% nauczycieli, 7326 zł. To jest zdecydowanie więcej niż minimalna krajowa. Pani mówiła tylko i wyłącznie o wynagrodzeniu zasadniczym, a wynagrodzenie średnie składa się z wielu elementów wynagrodzenia. O wynagrodzeniach w szkolnictwie wyższym powie pan minister Murdzyk. Bardzo proszę pana ministra Murdzyka, bardzo proszę. Pani marszałek, szanowni państwo, jeśli chodzi o wysiłek, żeby następował wzrost wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym, to przypomnę, że to są kolejne podwyżki 7% w roku 2019, 6% w roku 2020, 4,4% w roku 2022 i założone w budżecie od stycznia 7,8% podwyżki połączone ze zmianą rozporządzenia traktującego o minimalnym wynagrodzeniu profesora i to rozporządzenie mówi o wzroście o 12,5%. Od tego wynagrodzenia minimalnego profesora zależy szereg czynników, czyli wynagrodzenie profesora uczelni, wynagrodzenie asystenta. Oczywiście prośba środowiska była o 17, natomiast my mówimy o to, na co nas stać w tej chwili w budżecie. 38% nie jest, na telewizji. Ale proszę nie przerywać. I nie jest to mało i środowisko przyjmuje tą zmianę też ze zrozumieniem, nie z satysfakcją, bo każdy chciałby więcej, czy nie ma pełnej satysfakcji, ale ze zrozumieniem, że jest to rzeczywiście duży wysiłek, bo w skali roku jest to wzrost o prawie miliard 700 milionów, dlatego to jest duży wzrost. I też chciałbym zwrócić uwagę, że przed tymi podwyżkami, czyli na bazie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok, nauczyciele akademiccy w grupie profesorów to przeciętna średnia ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia to było ponad 13 tysięcy. Nauczyciele akademiccy w grupie profesorów uczelni to było 10,600. Nauczyciele na stanowisku adiunktów to było ponad 8 tysięcy. Trzeba też patrzeć łącznie, bo politykę płacową kształtowana jest też na poziomie uczelni i rektorzy mogą dokonywać indywidualnych rozstrzygnięć i stąd te wartości są większe. My mówimy o minimalnej profesorskiej. Dziękuję. I o tych podwyżkach, które są przewidziane w budżecie na 2023. Dziękuję bardzo, panie ministrze. I tylko o pół minuty sprostowania do pana Piątkowskiego. Bardzo proszę. Sprostowanie.
Dokładnie w pytaniu było wyraźnie napisane, że pytamy o skalę i brak realizacji podwyżek od 1 stycznia dla nauczycieli i dodatkowo pracowników szkół wyższych. To jest jedna rzecz, a druga to wasze 64 miliardy złotych w roku tym 2023 na subwencje, to jest i tak tylko 2% PKB w momencie, w którym to 40 miliardów to było 2,2% PKB w roku 2015. W związku z tym powiedzmy jasno, w sile nabywczej spadło. Dziękuję bardzo pani poseł.